Kapitan Moczarski, pójdzie pan z nami. Przepraszam, chciałbym kupić gazetę. Proszę bardzo. Proszę. Ministrze więzień Moczarskiej Kazimierz. Mamy dowody, że będąc członkiem Armii Krajowej w okresie od 1 stycznia 1940 do 10 sierpnia 1945 zamordowaliście 16 osób należących do organizacji lewicowej. Proszę, to ma być żart? Przecież pan dobrze wie, że Armia Krajowa w czasie okupacji walczyła z wrogiem, a nie ze swoimi. Oczywiście oprócz tego nasza komórka zajmowała się likwidacją wszelkiego rodzaju renegatów, kolaborantów i innych szumowin idących na rękę okupantom. Zatem wstydziłbym się jako Polak walczyć z komunistami w czasie okupacji hitlerowskiej. W czasie okupacji, działając w porozumieniu z innymi osobami w interesie hitlerowskiej władzy, działając jako kierownik działu wywiadowczo-informacyjnego pod nazwą Kierownictwo Walki Podziemnej, wskazywał do likwidacji ze względów politycznych działaczy i sympatyków organizacji lewicowych, co miało prowadzić do zahamowania walki narodowo-wyzwoleńczej kierowanej przez klasę robotniczą i jej awangardę Polską Partię Robotniczą. Przyznajecie się? Czy to jakiś absurd? Oczywiście, że się nie przyznaję. Te 10 lat, które już macie, Moczarski, ułóżcie między bajki. Czeka was piekielne śledztwo. Powtarzam, to jakiś absurd. Co tam o pana słychać, obywatelu kapitanie? Wszystko powiem na rozprawę. Jak traktujecie więźniów? To jest hańba. Myślałem, że tylko gestapo jest do tego zdolne. Pan, panie Moczarski, i tak pójdzie do ziemi. Przecież pan się doskonale orientuje, że gdy my tutaj postawiliśmy na panu krzyżyk, to sąd postawi taki sam. Nieważne, czy jest pan winien, czy nie. A to samo może dotyczyć również pańskiej żony. Chyba nas tu niedługo odwiedzi. Pan mówił coś o gestapo? Łatwo możemy udowodnić, że to pan był agentem gestapo. Mamy tu oryginały gestapowskich blankietów, pieczęci, stempli całego tego chłamu. No i mamy Niemców. Wszystko podpiszą. Właśnie.
Pole? Tak, jestem Polakiem. Panowie? Niemcy. My jesteśmy z Agenante Kriegswehrbrecher. Zbrodniarze wojenni. Gustav Schilke z Hanoweru. Podoficer z Sitten Polizei. Kryminalnej policji obyczajowej. Po sprawie? Nie. Długo wamże? W Polsce rok, 9 miesięcy i 27 dni. Przedtem siedziałem w obozach alianckich w Niemczech. Mein Name ist Strop. Przez 2 O. Imię Jürgen. Ich bin Generalleutnant. Po waszemu generał dywizji. Enchanté, monsieur. Kazimierz Moczarski. Oficer Armii Krajowej. Szef działu dochodzeniowo śledczego kierownictwa walki podziemnej. Zapomniałem, jak się po polsku nazywa ptaszek. U was tak nazywają kobiety, szyb. Szyrk. Gdzie pan to słyszał? Na spacerze. Kryminalni z ogólnych cel zagadywali tak aresztantkę z klasa biustem. Ona pracuje w pralni. Nie mogę tego słowa spamiętać. Szybka, szczerka. Ścierka, no ale to nie jest ptaszek. Nie, to na pewno był ptaszek i to na pewno nie szczyrka. Może sikorka? Tak. Tak. Sikorka. Sikorka. Ona przekrzywiała tak główkę. Jak sikorka. Jak generał sobie podje, to robi się pies na młode baby. Nie te czasy, herr general. A poza tym, jak żyje, to nie widziałem szykorek z piersiami. Stan celi 3, obecni wszyscy. Idę na podłogę. Panu przysługuje łóżko, ponieważ pan jest tutaj przedstawicielem narodu rządzącego i zwycięskiego, a więc narodu panów.
więzieniu wszyscy są równi. To Detmold. Tam się urodziłem. Zna pan? Przed wojną to było całe księstwo. Księstwo Lippe Detmold. Bardzo ładne. Dużo parków, ogrodów, placów. Hala do jazdy konnej. I teatr. Pamiętam, na rynku była taka piękna studnia. Bardzo ją lubiłem. No i zamek. Zamek księcia Lippe. Książę to był wielki pan. Coś panu pokaż. Moja mama znała cały Detmold. Miała taką małą poduszeczkę do podpierania się łokciami, kiedy wyglądała przez okno. Kiedyś porwałem mamie tę poduszkę i razem z bratem zjeżdżaliśmy na niej po desce. Dostałem straszne lanie. Pomnik Hermana der Heruskera. 14 pięter. 26 metrów wysokości. Książę Herusker. W 9 roku naszej ery pobił armię legionów rzymskich pod Detmoldem. Heruskerowie. Najdzielniejsi z Germanów. Jesteśmy z ich krwi. Nigdy nie zapomnę widoku jego wysokości, księcia Lippe Detmold. Miałem wtedy kilka lat. Stałem z ojcem, pamiętam. Trzymał mnie mocno za rękę i szeptał: patrz, synu, to jest nasz wódz, nasz książę. Bądź mu zawsze wierny i posłuszny jak ja. Ojciec był szefem policji. Zawsze lubiłem sport. Ale najbardziej lubiłem konie i mundury. Konie! Westfalskie, szwabskie, fryzyjskie, wschodniopruskie, ukraińskie, węgierskie, poleskie, wasze, polskie. Szybko się nauczyłem jeździć wierzchem i powozić. Lubiłem też przyglądać się polowaniom. A szkołę pan lubił? O, miałem dryk do kaligrafii, w ogóle do rysunków, kreśleń. Za literaturą nie przepadałem. Uważałem, że to jest dobre dla mięczaków, talmudystów i czytaczy. Pan generał był z tych, co to wolą maszerować, ćwiczyć musztrę i kolekcjonować ordery. A pan nie? Ja się nie liczę, panie generale. Francuzi to zgniłki. Żadna rasa. Anarchiści nie chluje.
Kobiety brudne, choć troszczą się o podmywanie. Według moich doświadczeń na ogół prostytutki. Miałem 19 lat, kiedy wybuchła pierwsza wojna. Zaciągnąłem się do 55. Pułku Piechoty. Byliśmy we Francji. Zostałem ranny, potem przeniesiono mnie na front wschodni. Polska, Litwa, Białoruś. Polesie, Galicja. W Polsce poznałem kobietę. Miała na imię Lona. Mieszkała niedaleko naszej kwatery. W Brzeżanach. Była bardzo ładna, taka... Taka... Miła? Chodziliśmy na spacery. Świeciło słońce, księżyc był srebrny. Ładny kraj. No, i co? Chodziliśmy, rozmawialiśmy. Nigdy jej nie pocałowałem. W usta, nosek raz. Ja. Była dobra. Wiedziała tyle rzeczy. Była taka wykształcona i taka... kobieca. Zamierzałem nawet pobrać się z nią, jeżeli by chciała. Może nawet osiedlić się na stałe w Polsce. Potem pisałem do niej z Rumunii, z Węgier. Nawet po powrocie z Detmoltu. Jeszcze w 22 roku z nią korespondowałem. To dlaczego się pan z nią nie ożenił? No chciałem. Chciałem. Ale rodzice i przyjaciele z Detmoltu mi odradzali. Mówili, że to różnica kultur. Posłuchałem ich. Znaczy dlatego, że była z... jakby to mówicie, z niższej sfery, tak? Gdybym miał żonę Polkę. Francuzkę albo Amerykankę. Nigdy nie mógłbym dostać się do SS. A moje dzieci były mieszańcami. Dobrze zrobiłem, że nie zaangażowałem się w to małżeństwo. Matka mi przysłała. Zawsze była aktywna katoliczka. Nie chciała się zgodzić na mój ślub z katę. Była protestantką, córką pastora. Moją córkę, żona i jej rodzina nazwali Renatę. Na początku wydawało mi się, że to jest dobre imię. Dopiero po latach zrozumiałem, że to nie jest imię dla prawdziwej Niemki. Krystyna, Sigrid Ingeborga, tak. Ale Renate? Coś francuskiego, śródziemnomorskiego. Mój syn urodził się, kiedy miałem już odpowiednią wiedzę. Nazwałem go Olaf. Sam zmieniłem imię z Józefa na Jürgen w 41.
Przecież pańska żona i matka miały dobre imiona. Obie Katarzyny. Pańska teściowa też. Maria. Imię Matki Chrystusa. Maria. Typowe imię żydowskie. Bóg mnie strzegł, że u nas tylko teściowa była Marią. Ten cały chrystianizm to nie tylko zespół religii przesiąkniętych judaizmem, ale instytucja. Instytucja powstała z inspiracji żydowskich. A Chrystus? Chrystus? Bardzo mądry człowiek. Filozof, romantyk. Rasowo półnordyk. Jego matka służyła przy świątyni i była popierana przez bardzo ważnego kapłana. Zaszła w ciąży z jasnowłosym Germaninem, jednym z żołnierzy plemion germańskich idących trasą na północ od Karpat aż do Azji Mniejszej. Dlatego Chrystus był blondynem i psychicznie inny od Żydów. Żydzi przykroili jego nauki do swoich celów. Później puścili na rynek międzynarodowy, żeby pognębić i upodlić człowieka poprzez ciągłe wpajanie mu poczucia winy. Coś nieprawdopodobnego. A co na to mama? Mama? Rugała mnie. Nie chciałem jej robić przykrości, bo za tym znała wiele osób w mieście. Zresztą katolicy w większości to także dobrzy, choć mgliści patrioci. Oczywiście nie mówię tutaj o jezuitach i o tych kanalijnych politykach papieskich w Niemczech. Zresztą katolików nie było zbyt dużo. Podgryzaliśmy ich agitacją ideologiczną. Naukowa działalność frau dr Ludendorff przygotowała nam grunt. Ona nas przywróciła prawdziwym bogom germańskim. Poza tym ujawniła złowieszczą prawdę o roli kościoła katolickiego w Niemczech. W ogóle tośmy tych pięknoduchów, tę całą bandę marksistowsko-żydowsko-katolicką nieźle podkręcili. Później nie mieli nic do gadania. No ale to znacznie później, w 33, tak? Tak. W 33 skończyliśmy ich. Nie tak znowu skończyliśmy. Nie ma co tutaj udawać, celi, herr general. Chociaż hitlerowcy... Jak pan mówi, my hitlerowcy, herr Schilke. Ja nie jestem hitlerowcem, herr general. Gdyż partii już dawno nie ma. Więc... W 33. Chociaż hitlerowcy mocno przestrzygli obcych ideologicznie, to jednak znaczna część narodu nie dała się tak łatwo zglajszlachtować. Bo w każdym kraju są grupy warchołów, indywidualistów i głupców, którzy nie rozumieją, że wierność idei, jednoosobowe przywództwo i stuprocentowe posłuszeństwo są podstawą bytu narodowego. Durni trzeba uszczęśliwiać wbrew ich woli. Uszczęśliwiać rozkazem i siłą fizyczną w imię słusznej idei. Wierność. Wierność. I jeszcze raz wierność. Oto cecha prawdziwego człowieka. Wierność każdemu? Nawet tym, którzy doprowadzili wasz kraj do takiej klęski? Przegraliśmy wojnę tylko dlatego, że intrygi reakcyjnej międzynarodówki anglosaskiej, żydowskiej, komunistycznej, kapitalistycznej, masońskiej rozsadzały nasz kraj. Byliśmy zbyt tolerancyjni. Rzeszę zdołano pobić tylko dzięki zdrajcom niemieckim. Dzięki takim Paulusom, Stauffenbergom, Pikom, Kanarisom, takim gówniarzom jak Willuś Brandt. Byliśmy zbyt tolerancyjni i nieostrożni, ponieważ pozwalaliśmy żyć degeneratom pod jednym dachem ze zdrową masą narodu. Trzeba było rżnąć nożami i wieszać na hakach w rzeźni razem z przyjaciółmi i rodzinami. Wszystkich pod chodnik! Nie byłoby spisków, intryg, protestów, zamachów, czyli zdrady.
Patrz pan, jaki arystokrata. Generał. On co to z knechta zrobił się woźnicą i wdrapał się na wóz, który myśmy ciągnęli, a oni nas poganiali. Co pana tak wzięło, panie Silke? Ja byłem kiedyś socjaldemokratą, zanim nas siłą nie wcielili do NSDAP. Siłą? Nie no, siłą fizyczną to nie. Ale postawili nas w przymusowej sytuacji. Albo z nami, albo wąt z policji. Ja nie miałem innego zawodu. Żebym chociaż mógł burdel otworzyć, ale policjantowi nie było wolno. Nie wszyscy się poddali. Ilu? A poza tym, co ja na to poradzę, że mnie Mutti nie urodziła na bohatera? My, Niemcy, nie jesteśmy zdolni do oporu wobec legalnej władzy. Władza jest święta. Każda? Każda. Czemu pan to mówi teraz, jak nie masz tropa? Ma ciężką sprawę. A poza tym co, chce pan kłótni? To i tak dobrze, że szczerze ze sobą w celi rozmawiamy. Teraz to by tylko wrócić do domu. Silke, do kancelarii. Proszę pana. W Rumunii chłopki sprzedawały nam mleko. Była zima, mróz, ale mleko zachowywało letnią temperaturę, ponieważ one nosiły butelki bezpośrednio na piersiach. Rozpięta bluzka, na to kożuch. Można było pierś zobaczyć. W ogóle się tym nie krępowały. Do nas mleko przynosiła mężatka. Starsza od pana? Tak, no jakieś 8 lat. Ale nie była chuda, jak inne góralki. Patrzyła na mnie z ogniem. Pewnie poczuła w panu samca. No, ja wtedy nie wiedziałem jeszcze, co to znaczy stosunek z kobietą. To było Boże Narodzenie. Wyszliśmy z kwatery, mróz jak jasna cholera, księżyc, gwiazdy. Przytuliłem ją i poszliśmy. Po 2 godzinach wychodziłem z pasterskiego szałasu jako pełnoprawny mężczyzna. Odprowadził panią do domu? Rumunkę? Nie. Nie odprowadziłem. Mydło. Co pan za brednie opowiada? I to jeszcze teraz, kiedy już wszystko wiadomo o waszych zbrodniach. Jak pan może porównywać wasze kacety do powojennych więzień? Ale ja mówię o latach przedwojennych, herr Moczarski. Sam widziałem, na własne oczy w Dachau, na półkach więźniów równo ułożone szczoteczki do zębów i papier higieniczny w ustępach. A w jakim charakterze pan tam był? Czy nie przypadkiem... Ja w takich oddziałach SS nigdy nie służyłem. Odkomenderowano mnie w 1938 do Dachau na kurs szkoleniowy. I tam poznałem organizację i urządzenia obozu, który był w tej samej miejscowości. Co, obóz był dla was taką pomocą warsztatową, tak? Nie. Program nie obejmował tych tematów. Czyli góra uznała...
że powinien pan wyszlifować swoją wiedzę narodowo-socjalistyczną i wysłali pana na wyższe kursy, tak? O, chyba tak. Moczarski Kazimierz. Słyszy? Ptak. Sowa. Nigdy przedtem jej tutaj nie słyszałem. Skąd się wzięła? O. Znowu. Nie lubię sów. Raz miałem z sową przypadek. Śpi pan? Nie. W 39 jechałem autem z Karlsbadu do Poznania. Sam Heinrich Himmler mianował mnie tam dowódcą Selbstschutzu. Bo samoobrona społeczna była instytucją policyjną? Policyjną? A skąd? Jak to nie policyjną? Selbstschutz, Herr Moczarski, to w praktyce tamtejsi Volksdeutsche. W konspiracji hitlerowskiej, a po zajęciu tamtych ziem zorganizowani w Einsatzpolizei o charakterze politycznym. Politycznym? Co pan zwariował? A jakim? Obyczajowym? Kulturalnym? Czy te pańskie ancymonki kierowały ruchem? Modliły się? Zwalczały prostytucję? Od początku wojny Selbstschutz posługiwał się pistoletem, karabinem maszynowym, krzakami, a jak trzeba było, to miejscami straceń. I po co pan takie rzeczy opowiada, Herr Schilke? Racja, Herr General. Ja tam świadkiem na pańskim procesie nie będę. A jak było z tą sobą? Zaryzykowałem jazdę nocą. Rano musiałem się zameldować w Poznaniu. O jakim ryzyku pan mówi? Noc. Droga przez las. A my Niemcy z lasem zawsze mieliśmy trudności. A co pan o tym może wiedzieć, Herr Schilke? Pan przysiedział całą wojnę w Krakowie przy biurku. I całe szczęście. To przynajmniej nikogo nie zabiłem. Co z tą sobą? Jechaliśmy odkrytym chorchem. Prędkość nie za duża. Od czasu do czasu fala mgły przygruntowej. Nagle widzę w oddali jakiś kształt. Dziwny, obcy kształt. Gwałtownie się przybliża. Kierowca hamuje, mnie coś tłucze w głowę. Na twarzy czuję wstrętną miękkość i ukłucia. Jestem oślepiony. Chcę to coś zdjąć z głowy, z czoła, z nosa, z brody, wie pan. Nie mogę. Twarz w lepkiej krwi. Krzyczę na szofera. Zastopował. Zdejmuje mi z głowy sowę. Polską sowę. Proszę pana, jestem podrapany, pokrwawiony i wściekły. Kazałem szoferowi związać ptaszysko i powiesić na pniu. Samochód odwrócił w poprzek szosy. W smudze reflektoru strzelam z pistoletu raz i drugi. Nic. Żyje i świeci oczami. Proszę pana, wpakowałem 7 kul z odległości 1 metra, a ona kwili i patrzy jak szatan. Wydałem rozkaz szoferowi, żeby zatłukł kluczem francuskim i wrzucił do bagażnika. No musiałem się jakoś wytłumaczyć w Poznaniu. Zadrapani sińców na twarzy. Ładnie pana Polska przywitała po 22 latach. Fatum pana ostrzegło.
Trzeba tu było nigdy nie przyjeżdżać. Sowa to mądrość. Ja sowy bardzo lubię. Kimkolwiek jesteś, więźniu miły, bądź pozdrowiony, ściskam rękę. Życzymy zdrowia, paczek, siły, zaśpiewaj czasem nam piosenkę. I nie patrz na mnie tak z ukosa, gdy moją prośbę ci wyjawię. Pożycz jednego papierosa. O papierosie śnię na jawie. Wbrew pozorom więzień ma wiele sposobów na to, żeby oszukać strażnika. Oddziałowy, oficer śledczy, naczelnik. To jest władza. Nie wolno działać przeciw regulaminowi. Co pan opowiada, herr general? Ja przeszedłem 50 rewizji więziennych, a tego u mnie nigdy nie znaleźli. Zamelduję o tym oddziałowym. No niech pan uważa, panie Strop. Mamy w celi więcej ostrych przedmiotów. Jak pan zakapuje o tych żyletkach, to ktoś pana zarżnie w nocy innym narzędziem. Nic nie robię. Dobra. Mój drogi Strop, wszystkie sprawy bledną. Nawet ważne, wobec zadania, jakie panu powierzyłem. Przyszedł czas wielkiej akcji. 17 kwietnia pan musi być w Warszawie. Bez rozgłosu. Dzwonił Heino Schindler. Pan był w Warszawie już 17 kwietnia? Nikt o tym nie wiedział. Poza doktorem Ludwikiem Hanem. Miałem nadzorować wywózkę Żydów z getta, mimo że dowódcą SS i policji w Warszawie był von Zamyren. Akcję zaplanowano na 3 dni. Ale doktor Han uważał, że będzie trwała dużo dłużej. Żydzi mieli organizację wojskowo-polityczną, ale Han przede wszystkim obawiał się Polaków. Co będzie, gdy ruszą Żydom na pomoc? Nie dysponują, co prawda, odpowiednim uzbrojeniem, ale nas mogą zaatakować. Co wtedy? Całą Warszawę zniszczyć? To byłoby polityczne i strategiczne głupstwo. Według Hana Polacy szli ręka w rękę z Żydami. Wieczorem przebrałem się. Oficerski płaszcz bez oznak. Zdjąłem monokl, wziąłem od Hana skromne auto i pojechałem zobaczyć teren przyszłych walk za Merena. Wjechał pan do samego środka getta? Oczywiście. Nałykałem się żydowskiego smrodu. Mówili, że w getcie są tłumy. A tu pustki. Na ulicach pustki. Spokój. Pozorny spokój. Było jasne, że Żydzi byli uprzedzeni. Nagle od strony aryjskiej usłyszałem strzał. Pobiegłem. Strzelał młody Ascaris w czarnym płaszczu. Ascaris? Skąd tam się wziął Ascaris? Z Afryki? Tak nazywaliśmy ochotników ze zdobytych terenów Europy Wschodniej. Łotysze, Litwini, Białorusini, Ukraińcy. Nie najlepsi żołnierze, ale dobrzy nacjonaliści, antysemici. Obrugałem jak psa.
A ten się głupkowato uśmiecha i mówi: nudno, panie poruczniku. Ja mnie za porucznika. Nudno. Kiedy w końcu zaczniemy strzelać do tych zwierząt za murami żydowskiego ogrodu zoologicznego? Dałem mu rękawiczką po łbie, a w drugą rękę Reichsmarkę. Na skarisów można było liczyć. Weszli o 6. Pierwsze 5 minut spokojne. Żydzi ich podpuścili. Gdy SS-mani myśleli, że już wiosennym spacerkiem przejdą przez getto, dostali silny ogień. Popłoch. Wybuchła mina, poraziła naszych ludzi. A oficerowie pchają dalej. Naprzód, jak obłąkani. Ten idiota von Zamelen wprowadził czołg i samochody pancerne w ciasne, wąskie ulice. Natychmiast obrzucili je koktajlami Mołotowa i zaczęło się piekło. W ciągu pół godziny wojska von Zamelena zostały rozbite. Czołg unieszkodliwiony, to samo z samochodem pancernym. 12 ludzi zostało rannych. W mojej kwaterze rozdzwoniły się telefony. Kryger krzyczał, że klęska, hańba. Polityczna i wojskowa plama na honorze SS. Wszystkie siły rzuć pan natychmiast przeciwko gettu. Reichsführer Himmler, zawsze delikatny i subtelny, wielokrotnie używał grubych słów. Rozkazał natychmiast wycofać oddziały, zdjąć von Zamelena z dowodzenia i w ciągu 2 godzin rozpocząć ponownie akcję. Już pod moim dowództwem. Sprowadziłem nowy czołg i zwiększyłem siłę uderzeniową. Każdy, kto chciał, dostał sznapsa albo szklankę wina. Punkt 8. Ruszyliśmy. Przez kilka minut było spokojnie. Nagle nieprzyjaciel z kilku domów położył ogień z pistoletów, karabinów maszynowych i chyba granatników. Wstrzymałem natarcie. Podciągnąłem artylerię. Dysponowaliśmy jedną haubicą, 10 i 3 działami przeciwlotniczymi. A jakiego kalibru? Niewielkiego. 20. Szybkostrzelne. Ale panowie, orientujecie się, jaką siłę przebicia ma pocisk zenitowego działa, gdy razi torem płaskim cele odległe o 200-300 metrów? Zdobyliśmy wszystkie punkty oporu. Niestety nie udało nam się ująć ani jednego z walczących. Znaleźliśmy tylko 400 cywilnych Żydów. Reszta poszła w labirynty korytarzy podziemnych, w kanały. Kanały kazałem zalać bez rezultatu. Niektórzy utonęli. Ale niestety większość przedostała się na dalsze tereny. Wieczorem Żydzi milczą jak zaklęci, jakby ich nie było w domach. Około 20 postanowiłem wycofać oddziały. Zwiększyłem straże zewnętrzne. Chciałem mieć pewność, że oddziały AK nie nawiążą bezpośredniej łączności. Już zaspiałem, kiedy zadzwonił jeden z telefonów. Wrzasnąłem do słuchawki: Donner, Wetter, jak śmiecie mnie budzić? Rano dowodzę w getcie. To był Himmler. Zerwałem się na równe nogi, zacząłem SS Reichsführera gorąco przepraszać. A ten, krztusząc się ze śmiechu, powiedział: niech pan się nie gniewa, drogi Sztrop, że pana budzę. Herr General Sztrop, 19 kwietnia to uwertura do wydarzenia historycznego. Będzie nosić nazwę Großaktion in Warschau. Przebiegiem tej uwertury dyrygował pan genialnie. Ponieważ lubię wagnerowskie opery, powiem krótko: graj pan tak dalej, maestro, a nasz Führer i ja nigdy panu tego nie zapomnimy. Ciągle nas ostrzeliwano. Ponosiliśmy straty w ludziach i sprzęcie. Trochę mi się wojsko zaczęło rozłazić. Zaobserwowałem objawy lęku wśród naszych. Doszedłem do wniosku, że jedyną skuteczną drogą prowadzącą do celu jest palenie. Systematyczne i kompleksowe palenie budynków. Saperzy błyskawicznie doszli do wielkiej wprawy. Pół godziny po wydanym rozkazie chałupa już się paliła. Żydzi biegali jak szatany. Ukazywali się to tu, to tam. Na balkonach, dachach, na gzymsach.
W oknach. Czasami strzelali. Uciekali. Różnie. Śpiewali jakieś pieśni, psalmy chyba. Inni krzyczeli chórem Hitler kaput, na pochybel Niemcom, niech żyje Polska. Rozgarbiasz. Niebywały. Pożary, dymy, płomienie, iskry, pędzone wiatrem, kurz, fruwające pierze. Smród palonych materiałów i ciał. Wybuchy granatów, łuny. I spadochroniarze. Spadochroniarze? Żydzi. Żydzi wyskakiwali z okien i balkonów domów palących się od parteru. Wyrzucali najpierw jakieś kołdry, pierzyny, bety i na to skakali. Moi esesmani nazywali ich spadochroniarzami. Strzelali do nich w locie. Doktor Han zaprosił mnie na wypoczynkowy obiad. Wypiliśmy po czarnej kawie, prawdziwej, co za aromat. I po lampce francuskiego koniaku Camille. Wracałem na plac boju. Już z daleka zobaczyłem nad gettem morze płomieni i ognia. W dzielnicy aryjskiej spokój. Zimny spokój. Polacy, to wiadomo, nie byli wobec nas zbyt serdeczni, ale to, co wyczułem, patrząc w oczy przechodniów, zwłaszcza kobiet, przeraziło mnie. I te spojrzenia w niebo nad gettem, wszystkie oczy smutne, wszystkie twarze spokojne. Nie lubię takich masek. Doktor Han powtarzał, wszyscy Polacy w tej wojnie to aktorzy. Nie ufać ani na jotę. Pilnować, czy przypadkiem po cichu nie ostrzą na Niemców noży. A oni potrafią tak cicho ostrzyć noże, że nawet ich Pan Bóg nie usłyszy. Nie udawała nam się propaganda mająca na celu wbicie klina między Żydów a Polaków. Najlepszym dowodem było to, że na betonowym gmachu Żydzi zatknęli biało-niebieską flagę obok polską, biało-czerwoną. Podczas akcji zrywania tych flag zginął znany mi osobiście podporucznik SS kawalerii Otto Demke. Wstrząsnęła mną na śmierć. Napisałem długi, kondolencyjny list do nieszczęśliwej matki. To po co pan pchał tego biedaka na betonowe słupy, a nie na kobyłę? Niechby te flagi wisiały sobie do końca ostatecznego spalenia getta. Pan zwariował, Herschelke? Pan nic nie rozumie. Sprawa flag miała kolosalne znaczenie, polityczne i moralne. Przypominała setkom tysięcy ludzi o sprawie polskiej, integrowała ludność. Reichsführer krzyczał w słuchawkę Strop, za każdą cenę zdjąć te flagi. A pan mi takie bzdury opowiada, Herschelke. Może i bzdury, panie generale. Ale ja dla kawałka biało-czerwono-niebieskiego płótna nie narażałbym życia żadnego człowieka. Rzeczywista liczba Żydów w getcie była o 50-60% wyższa od przewidywanej. I to była jedyna przyczyna, dla której Grosse Aktion trwała tak długo. Co pan nam będzie opowiadał, herr general? Akcja była początkowo zaplanowana na 3 dni. Jasne. Plan był 3-dniowy plus roboty porządkowe. Tak. Tymczasem Grosse Aktion trwała pełne 28 dni. Czyli okres walk był prawie 10 razy dłuższy od zaplanowanego. Gdyby pan tam był, herr Moczarski, to by pan też doszedł do wniosku, że Grosse Aktion trwała krótko. Tamte czasy dawno minęły. Wszystko się wywróciło do góry nogami, to możemy tutaj między więźniami mówić sobie prawdę. Żydzi nas zaskoczyli swoją wolą walki.
My, esesmani i kombatanci pierwszej wojny, my wiemy, co to jest wola walki. Wyrabiano w nas taką wolę. Taki hart, upór, twardość. I właśnie u warszawskich Żydów pojawiła się taka wola walki, zaskakując nas całkowicie. Dlatego walki w getcie trwały tak długo. Byłem świadkiem takiej sceny. Na placu zebrano jeńców. Stałem opodal otoczony pocztem ochronnym. Raptem słyszę suchy trzask i widzę, jak młody Żyd, 25-28 lat, strzela z pistoletu do naszego oficera policji. Błyskawicznie oddał 3 strzały. Ranił go w dłoń. Wszyscy, jak staliśmy, posialiśmy po Żydzie ogniem. Zdążyłem wyciągnąć pistolet z kabury i jak padał, strzeliłem mu jeszcze w tułów. Konał, ale toczył jeszcze mściwym wzrokiem. Wie pan, co zrobił? Splunął w moim kierunku. Gdy to zobaczyli moi chłopcy z ochrony, wyglądał jak spłaszczony, krwawy wór mięsa. Od tego dnia rozkazałem, aby wszyscy ujęci rozbierali się pod murem do naga i aby nasza straż czuwała 50 metrów od rozbierających się z pistoletami gotowymi do strzału. Później te nagłusy i nagłuski musieli przebiegać rzędem 50 metrów w lewo, z rękami do góry, pod dozór pistoletów innej grupy wachmanów. Dopiero po dokładnym zrewidowaniu pozostawionych ubrań nagłusy znowu biegiem wracały. Albo nie wracały. Jak wracały, to szły do wagonu. Zamknij pan to okno. Szyby wykluczaj. Im tam pod tym murem nie było tak zimno, jak nam tutaj. Stali w słońcu. Maj był wtedy, ciepły, prawie lato. Jedna Żydówka, pamiętam, opaliła sobie pięknie skórę na złocisty kolor. Z czerwonym odcieniem. Ja wiedziałem, że pan generał jest wrażliwy na piękne konie i sztukę kawaleryjską, ale pierwszy raz się dowiaduję, że na pana generała oddziałuje również widok opalonej słońcem skóry niewieściej. Nie aryjskiej, nie nordyckiej. Chociaż tam mogłem się tego domyślać właściwie po pańskich uwagach na temat słowiańskiej szykorki z klasa biustem, którą pan podglądał na spacerze. Żydów było mniej, to oczywiste. Ale stawali się coraz bardziej bezczelni. A co pan myśli, że nie było do nas strzałów? Rzadkich, ale celnych. Że nie było bomb, min, butelek z benzyną, granatów, błyskawicznie zjawiających się wyrostków żydowskich? Codziennie znajdowaliśmy i niszczyliśmy po kilkadziesiąt bunkrów. Żydzi chowali się nie tylko w ruinach, ale i w resztkach domów, o niezniszczonych jeszcze dachach. Jak podpalać ruiny? Czy pół ruiny? Ten Askanis, o którym opowiadałem, ten, co się tak palił do walki z Żydami, okazał się kompletnym durniem. Spotkałem go kiedyś w getcie i wiecie panowie co? Płakał. Nordyk z niebieskimi oczami, antysemita, płakał. Coś bełkotał. Mówił, że trupy, że dzieci. Dałem mu w mordy i wyrzuciłem z getta razem z innymi mięczakami. To już nie były bezwolne masy, ale elita syjonistyczna. Ci ludzie wiedzieli, po co się biją i za co się biją. Byli twardzi, mieli charakter, wyszkoleni, zaopatrzeni, sprytni i wytrwali oraz zdecydowani na śmierć. A nie sądzi pan, że powstańcy w getcie wiedzieli, że nieważna jest śmierć? Że bronili po prostu godności ludzkiej? Żydzi nie mają. Nie są w stanie mieć poczucia godności i honoru. Przecież Żyd to nie jest pełny człowiek. Żydzi to podludzie. Mają inne tkanki, inną krew, inne kości, inne myśli niż my, Europejczycy, Aryjczycy, a zwłaszcza my, Nordycy. Powiem inaczej.
Żydzi, Cyganie i Mongoły. W świetle prawdziwej nauki są prawie zwierzętami. Albo półludźmi. Kocham zwierzęta. Miałem psa. Owczarka alzackiego. Bardzo go lubiłem. Ale kiedy się na mnie rzucił i rozdarł mi spodnie, to go zabiłem. Zastrzeliłem właśnie jak psa, nie jak człowieka. Metoda prowadzenia walki? Bardzo prosta. Marsz zbliżeniowy. Pierwsza wymiana ognia. Podciągam artylerię. Krótkotrwałe natarcie. Podpalamy z wiatrem. My za ogniem. Większość bunkrów opiera się i broni. Trzeba wrzucać świece dymne albo używać miotaczy płomieni. Z bunkrów, z dymu wyczołgują się Żydzi i Żydówki. Dzieci też? Też. Segregacja, likwidowanie opornych, bezczelnych i tak dalej, i tak dalej. I widziałem taki przypadek. Najpierw wyciągnęliśmy matkę. Półprzytomna, brudna, blada. Piwniczna cela. Patrzy jak zahipnotyzowana w otwór bunkra, gdzie pozostało jej dziecko. Żydek mały. Niech pan nie mówi dalej, panie Sztrop. Niech pan milczy. Panie Sztrop! Niech pan już nic nie mówi. Proszę. Wiesz, co to jest? To jest akt zgonu twojej żony. Rozumiesz, wyczerpanie wojenne, choroba. Zdaje się, że miała gruźlicę, biedaczka. Ale zdążyła się do wszystkiego przyznać. Także nie masz już po co się upierać. Kiepsko się ożeniliście, Moczarski. Ta kurwa śpiewała nam jak skowronek o poranku. Nawet jak jej dogadzaliście w łóżku, Moczarski, to tak nie śpiewała. Szkoda, że już nie usłyszycie. Kiedy za to odpowiecie? Może kiedyś jakiś historyk się będzie zastanawiał. Ale na razie to my piszemy historię. Na waszych skórach i kościach. A podręczniki będą takie, jak my chcemy, panie kapitanie Moczarski. Nawet nad wami jest jakieś prawo. Chuja kładziemy na twoje prawo, Moczarski. Siadaj. Siadaj. Czyli trzech, wszyscy obecni, ale melduje posłusznie, że jeden chory. Nazwisko? Moczarski. Co mu jest? No nie wiem, ale ma chyba wysoką temperaturę. Przyjdzie lekarz. Nie przyjdzie. No jak to? Nieważne. Nie przyjdzie. Do mnie nie przyjdzie. Skurwysyny. Thank you.
Dopiero 8 maja odkryliśmy bunkier sztabu żydowskiej organizacji bojowej. Po ciężkich walkach udało się go otworzyć. Ujęliśmy 500 uzbrojonych Żydów. Kilku popełniło samobójstwo. A wie pan, kto tam wtedy odebrał sobie życie? Nie, nie wiem. A wie pan, że 3 z nich zostało odznaczonych przez dowódcę AK Krzyżem Walecznych? Wspaniali chłopcy. A jak wygląda Krzyż Walecznych? Jest z brązu. Spokojny, skromny w formie. Na poziomych ramionach napis Walecznym. To jedno słowo jest istotą tego odznaczenia. W sumie bardzo zwykłe. Malarskiego i teatralnego. Fantastyczny obraz. 16 maja 43 o 20:15 piękną klamrą oficjalnego zamknięcia Grosse Aktion in Warszawa było wysadzenie w powietrze Wielkiej Synagogi na ulicy Tłomackiej. W blasku płonących budynków stali moi zmęczeni i umorusani żołnierze i oficerowie. Zarządzono zupełną ciszę. Przedłużałem chwilę oczekiwania. W końcu krzyknąłem Heil Hitler i nacisnąłem guzik. Przeraźliwy huk. Feria kolorów. Niezapomniana alegoria triumfu nad żydostwem. Getto warszawskie skończyło żywot, bo tak chciał Adolf Hitler i Heinrich Himmler. To ilu pan, herr general, ujął łącznie Żydów do czasu oficjalnego zakończenia Grosse Aktion in Warszawa? Ogólna liczba Żydów zgładzonych i ujętych w getcie wynosiła 56 065. Zauważył pan symetryczny układ cyfr w tej liczbie? Po środku 0, po jego bokach 6. Na końcu i na początku 5. Bardzo ciekawa kompozycja cyfrowa. 5 na początku i 5 na końcu tworzą wspaniałą konstelację.
Z szóstkami jest gorzej. Szóstki są mniej szczęśliwe niż dziewiątki, ale ja szóstki traktuję jak dziewiątki. Na osi zero. Symbol życia, słońca, rozrodczości i wieczności. Cały ten układ jest układem pragermańskich astrologów. A poza tą magiczną germańską liczbą, to ilu zginęło? No, panie Sztrop, tak. Szczerze, między nami więźniami. Ilu Żydów pan ujął, zlikwidował, zgładził, przyczynił się do samobójstwa, spalenia, pogrzebania w gruzach? Do 56 tysięcy. Trzeba dodać plus minus 10 tysięcy samobójców spalonych i zaczadziałych w dziurach. Dołożyć trzeba 2000 złapanych poza gettem. No i jeżeli mamy mówić szczerze i poufnie, żołnierze byli rozjuszeni i załatwiali ludzi na własną rękę. 1000 trzeba doliczyć. Czyli 70, 71 tysięcy. No. Tak to trzeba obliczać. Pan jest niekoleżeński, herr Schilke. Ja niekoleżeński? Ja nie zażeram się ukradkiem holenderskimi cukierkami, które rodzina przesłała mi w paczce. Mnie Mutti nie przysyła paczek z Hanoweru. A jak już zdobędę kawałek szpeku w więzieniu, to dzielę się nim ze wszystkimi. A pan, panie Irgenstrop, wcina swoje Würsten und Schinken w tajemnicy przed wszystkimi. Jak pan śmie tak mówić do generała, herr Schilke? Poza tym to są podarki. Święte podarki. Od mojej ukochanej córki. I zgodnie z jej wolą mogę je spożywać tylko osobiście. Boch Trojcu Lubic. Niech pan schowa te swoje holenderskie cukierki, herr general. Przecież pańska Renate by nam tego nie wybaczyła. Generalską, bo czerwoną, i więzienną, bo wyfasowałem ją od Amerykanów w Landsbergu zaraz po ogłoszeniu wyroku. Co, wszyscy więźniowie takie nosili, czy tylko generałowie? Amerykanie dawali takie kurtki tym, których mieli powiesić. Amerykanie to oszuści. Wielokrotnie zapewniali, że nie wydadzą mnie aliantom wschodnim. I że karę śmierci zamienią na dożywocie. Za co pana sądzili? Za to, że rzekomo nie przeciwstawialiśmy się spontanicznym samosądom ludności nad strąconymi amerykańskimi lotnikami. Oskarżyli nas o zgładzenie 9 lotników. Mnie przypisali 5. Wyrok dostałem za rzeczy, o które się nawet nie otarłem. A jakich uśmiecano? Rozmaicie. Rozmaicie. Jednego z tych terrorystów moi chłopcy wsadzili do samochodu, wywieźli za miasto w Zarośla i bach, porcja ołowiu w amerykański kark.
Szkoda. Przepraszam. Dlaczego pan nie popełnił samobójstwa po dostaniu się do niewoli, Herr Strop? Bałem się. Po prostu bałem się samobójstwa. W czasie procesu to on był świnia. Ja wiem to od kolegów z celi. Dowiadywał się wszystkiego po raz pierwszy w życiu. A gdyby wziął na siebie część winy, gdyby się przyznał aliantom, że jako wyższy oficer SS kazał likwidować jeńców, bo przecież kazał, to by tylu niewinnych szaraków nie skazali na śmierć, a Strop wszedłby do historii jako uczciwy Niemiec i wzorowy generał. Naprawdę pan uważa, że nawet gdyby wziął winę na siebie, to wszedłby do historii jako uczciwy i wzorowy generał? Kto likwiduje jeńców, nie jest uczciwym generałem. Mój proces będzie pokazowy i tłumny. Zastanawiam się, jaką mam zająć postawę. Jeżeli mam ujawnić całą prawdę o powstaniu w Getcie, to powiem, że Żydzi i wspierający ich Polacy byli bohaterami. Ale za publiczne stwierdzenie tej prawdy muszę dostać zapłatę w formie dożywotniego więzienia, a nie szubienicy. Ale jeżeli się zorientuję, że będę musiał dać głowę bez względu na to, co powiem, to zeznam, że cały ten opór żydowski był gównem. A Polacy patrzyli obojętnie, a nawet z aprobatą na likwidację Żydów. Czy pan myśli, że historia nie obnaży pańskich kłamstw? Przecież pan nie działał sam, tylko w bandzie. Tak jest, niech pan się nie krzywi, w SS-owsko-gestapowskiej bandzie. Pan wie, jak było naprawdę, ja wiem, tysiące ludzi wie. Herr Strop, pańska sprawa jest bardzo specjalna. Jedna z najważniejszych, bo ma charakter symbolu. Jak powstanie warszawskie oświęci Majdanek, Babi Jar. Fałsz nie będzie procentować. Jest niesmaczny. Ma pan rację, przepraszam. Zabiłby mnie pan w tamtych czasach? Tak. Nawet próbowałem. Thank you.
Dzisiaj jest 11 listopada, pańskie święto narodowe. Jednocześnie 31. rocznica klęski Niemiec w czasie I wojny światowej. Niech pan mi wybaczy, herr Moczarski, ale Polacy, według mnie, są przedziwnym narodem. Przed rozbiorami na czele waszego państwa stał król. Byliście monarchią. Ale jednocześnie oficjalna nazwa waszego państwa brzmiała Rzeczpospolita. No jeżeli był król, to powinno być Królestwo Polskie. Bo w nazwie Rzeczpospolita, czyli Republika, tkwi zaprzeczenie instytucji króla. Polacy zawsze buntowali się przeciwko władzy centralnej. Organizowali spiski pod postacią tak zwanych konfederacji. Wy jesteście, według mnie, zbytni indywidualiści. Macie niepohamowane pragnienie swobody osobistej, jak ptaki. Ale czy wy nie chcecie za dużo tej wolności? Czy wasz buntowniczy charakter nie przynosi także krzywd? Naród powinien być zdyscyplinowany, posłuszny i szanujący władzę. Ale nie obcą. A swoją też powinien kontrolować. Zabierać rzeczy. Wszyscy. Bez sienników. Do zobaczenia, herr Moczarski. Niebawem u świętego Piotra. Danke, herr Moczarski.